witajcie z tej strony, oczywiście Mafiosolec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku z Polski, naszej wsi od biedaka do kozaka, ze mną Bruńczkowski jest. Dzień dobry. Z nami też Kumba i no i Szmagalog nadał, że dysz będzie padał dzisiaj i to naprawdę grubo, bo od 9 do 15, więc my grubo wjeżdżamy w Inczmin, przed domem już wjechałem zobaczyć Inczmin sam raz do Koszynia. Trochę mama na przyczepie tutaj, jeszcze tego Inczminia. I generalnie no co, no pięknie to wygląda ten krajobraz, to wszystko. Możesz wyjechać, ja światełko wtedy zgaszę i zamknę tutaj wrota naszym pięknym Fertkim. Bronek jedzie pod opryskiwacz, bo będzie pryskał jeszcze naszą soję, na której wyższy chwasty. Generalnie, jak widzicie, trochę pieniędzy z konta znikło, bo zrobiliśmy w końcu płot, który już miał być dawien dawno, więc wreszcie się za to zabrałem i ten płotek sobie tutaj ogarnęliśmy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie dawało się tutaj radę wyjeżdżać. Nie będzie problemu, jak testowałem, było wszystko w porządku, nie zawadzało opony. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Duża brama też wyjazdowa, więc naprawdę w porządeczku. Prosimy sobie dzisiaj Inczmin, bo też może być tak, że ten Inczmin w końcu mamy młyn, który już długi czas tutaj prosiliście, aby ogarnąć, żebyśmy mogli sobie go pięknie nasze zboże, żebyśmy mogli pięknie wozić. Czekajcie, czy ja tam wszystko wziąłem? A, jeszcze miałem zatankować, więc to faktycznie podjadę. Albo dobra, tankować nie musimy, więc luz, nie będę tankował, tam wszystko było naszykowane, wiadro. Ja najpierw mordę na Inczmin. Bo masz nawóz, tak? Ja, bo miałem wsypać blany tutaj tego, mam blanę oprysku na do listnia, no to mówię, jadę najpierw wtedy z tym. Dobra, to jedź na jęczmień, obojętnie z jakiej kolejności, to wszystko oczywiście zrobimy. Bierzemy się grubo za szybkie żniwa, bo mamy też do zrobienia jeszcze sianokosy, jak sami dobrze wiecie. O, proszę bardzo, sąsiad leci sobie na skup, sąsiad pewnie dopiero soję sprzedaje. Ja muszę teraz tak, rozłożyć se kombajn. Okej. Okay. Załączyć wszystko, faktycznie naprawiłem ostatnio dźwięki, że tak powiem, naszego Fertka, a zapomniałem o Zmaju. Zmaj ma też za ciche dźwięki, jeśli chodzi o żniwa, jednak te żniwa powinny trochę drzeć mordę, tu powinno być słychać, jeśli chodzi o żniwa, więc tutaj kurna dziot. No zapomniałem, totalnie zapomniałem, tym bardziej, że jeszcze dzisiaj w Zmaju grzebałem, bo poprawiałem mu trochę brudzenie i jestem naprawdę sam ciekawy, czy to poprawiłem. Ty też nie. Zobaczymy pewnie, myślę, że dzisiaj nawet zobaczymy, z racji tego, że tutaj jakby nie patrzeć, to tych żniw troszeczkę tutaj będziemy mieli. Tak teraz sobie rozkminiam i nie ma chyba gniecenia włączonego, więc przydałoby się to zrobić. Nie! Jezus Maria, mordo, nie włączaj! A, no tak, to ty pryszczasz. O Jezus! Zapomniałem, a się przelinkłem się. No nic, dobra, to nie będziemy tu grzebać, zresztą i tak muszę jeszcze pobawić się w Szmaju, z racji tego, że kamera jest do poprawy, kamera powinna być o wiele bliżej, ogólnie nie możemy tutaj sobie nic innego zrobić, kamera powinna być wyżej i bliżej, tak żebym ja z góry patrzył na header, a nie tak jak ja mówię, wiecie, daleko siedział i rynku tutaj robił, musiałem sobie troszeczkę przybliżyć kamerą, bo jak miałem dość szeroki fof, to ja tu siedziałem metr od kierownicy, więc wiem, że wyglądało to na pewno pod tym względem źle. No goni nas pogoda, tu jestem w szoku, że akurat tak się złożyło. Patrzyli w długoterminówkę i wyglądało to dobrze. No ale dzisiaj rano, że ma oglądali, dlatego też takie szybkie żniwa jęczmienia. Mam nadzieję, że dobrze się będzie obijał. Na to liczę, ale no na razie póki co zapierdzielamy z nim. Chcemy to wykonać. Nie, gorzej gdyby teraz został i by nie był skoszony, a podejrzewam, że tak będzie, bo my na tym 2 czerwca przecież nie zostaniemy do końca żniw. Tym bardziej, że jeszcze ten jeden jęczmin tutaj no nie dorósł, nie? No więc tutaj... Ale znaczy, nie, jaki jęczmin mordeczka? To jest pszenica przecież. Przepraszam, pszenica. Chciałem powiedzieć, że jedno szczęście, że mamy tą pszenicę i ten owiec, bo tak gdyby sam jęczmin był, to byśmy kurde ludziska skończyli żniwa praktycznie. Co ty gadasz? Tu jest jęczmin, mordo. Dobrze powiedziałem. 3 pola jęczmienia mamy przecież. A jest pszenica gdzieś? Tak, malutka koło domu. Ta malutka koło domu? A, widzi. Ja myślałem, że tam jest ten. Nie, jęczmień, bo jęczmień na sprzedaż mamy typowo, nie? No tak. Dobra, no więc to spoko. Więc powiem wam, że spoko, że ten jęczmień jeszcze jest zielony, bo tak byśmy całe żniwa praktycznie mieli skończone na czerwcu. No, to ci powiem, jak mam być szczery, to ja bym zrobił coś takiego, że ten jęczmień, który dzisiaj nakosimy z tych 2 pól, ja bym cały sprzedał teraz, żeby już było na prasę, żeby już tam było wiadomo, można było coś działać z tymi pieniędzmi. A tą resztą z tamtego pola, bo i tak ono jest późniejsze, to bym poczekał, zostawił na robienie paszy i w zimę wtedy mniej więcej będziemy wiedzieli, co ile zostało i go sprzedać w zimę.
No, żeby też nie było, wiesz, w zimę przynajmniej nie będziemy musieli to jest tyle jeździć. Teraz, to jest tak, bo co, wtedy w zimę to weźmiesz jedną przyczepę, czy tam maksymalnie, no nie no, może być, że dwie przyczepy jęczmienia da z tamtego pola. Więc weźmiesz sobie, że tak powiem, dwie przyczepy jęczmienia zawiesisz i sprzedasz, a dzisiaj też sprzedamy i też będzie zarobista kasa. Moim zdaniem naprawdę, naprawdę kozak. Damy sobie dźwięki, troszkę więcej, damy sobie dźwięki na 90, bo mówię, no myślałem, zapomniałem totalnie dzisiaj o tym zmaju, ale wiem, że teraz mam jeszcze do zrobienia w nim dwie prace, więc z drugiej strony się cieszę, bo wiem, że będę musiał coś przy nim jeszcze w najbliższych dniach sobie oczywiście pogrzebać i to ogarnąć. Pobawiłem się też z tym młynem, z tym wszystkim. Nagrywamy trochę na zaś, bo jak wiecie, no nie ma Adasia i nie mamy co nagrywać, więc... Nie mamy co robić. Tak, nie mamy co robić, więc mówię, nadróbmy sobie serię, które my mamy razem, a później jak będzie Adaś, no to będziemy oczywiście cisnąć tak, żeby wiecie, jak najszybciej nadrobić sobie te wszystkie związane serie z Adasiem. Także nawet to dobrze, powiem wam szczerze, że wyszło. Będzie trochę na zaś odcinek nagrany, ale też dzisiaj się od razu pobawiłem, miałem trochę roboty z tym młynem, więc nie ukrywam, że chwilę czasu mi to oczywiście zajęło. Dobra, możemy sobie rurę otworzyć pięknie i podjedziemy sobie tutaj za chwilę kombajnu, nie będę gasił. Biegniemy po naszego MTZ-a i na pewno sobie tutaj dosypiemy to wszystko, co mamy co już mamy na przyczepie. To jest oczywiście objechanie pola tego przed domem, które mamy też w jęczmieniu. I tam dało, jak sami dobrze widzicie, z dwóch poprzeczniaków po jednej i po drugiej stronie. Dało i przejazdu w jedną stronę, żeby nie było, dało ponad 2 tony, więc jest to naprawdę dość spora sumka, jeśli chodzi o sam jęczmień. Gdzieś tam żeśmy się kurna ugadywali z sąsiadem, ja pierdzielę, to tutaj muszę tak, 30 odpolić. Ja mam podczepione, muszę ją przedstawić, bo ona była wstawiona, miała być najpierw na kosy, ale kurde mówię, wiecie, gdzieś te sianokosy były u Bronka w większości części odcinka, to mówię, nie chciałem, abyśmy tutaj ogarniali te sianokosy w dwóch odcinkach pod rząd od razu. Będziemy oczywiście ogarniać, bo ja jeszcze wychodzi na to, że nie testowałem naszego nowego nabytku, który jest za dotację. Mowa tutaj oczywiście o zgrabiarce, bo nie miałem nawet kiedy jeszcze. Nie miałem chyba też miniaturki, nie kojarzę przynajmniej. Nie, bo ja raz nie robiłem dopiero. No, więc tutaj, jeśli chodzi o to, to... Naprawdę wyszło. Spoko, dobra, może tak być. O, zobaczcie, jak pięknie żeśmy kat trafili. Bronek sobie akurat pryszcze. No zarąbiste to pole. Ja się mega cieszę, że podjęliśmy tą decyzję, a nie inną, że jednak udało mi się Bronka przekonać na to pole przed gospodarstwem, bo naprawdę ono ma swój klimat. Ja z terenem się tam też pobawiłem, bo teraz po lewej stronie Bronka, jak widzicie, ja opuściłem ten teren tak, żeby ta większa skarpa była, żeby te samochody, które tam jeżdżą, czy nawet sąsiad kiedyś jak będzie jechał, a będzie jechał, bo zobaczcie, jak pięknie sąsiad w kadr nam się wpuścił. Sąsiad leci z Bizonem, więc tu za chwilę chyba nawet nie wiem, czy ja nie pobiegnę i chyba to zrobię. Sobie tu piękne jakieś ujęcie, bo sąsiad będzie... O Jezus! Sumsiot jak wypruł. Kurwa, dzwoń na... Ty, Sumsiot z headerem jedzie! Skurczy syn! Nawet się nie odpił! Patrzcie, co tu teraz będzie wyglądało, nie? Czekajcie, ja sobie tutaj zwolnię. O! Coś pięknego, o to mi chodziło, nie? Pa! Właśnie, mówię, ta skarpa tutaj ma naprawdę piękny... Piękny widok. Kurna, dziot, przyczepy nie ściągnij z nawozami. A, no tak, zapomniałem. Szybko, szybko, a wiedziałem, że mam to zrobić, bo też wiedziałem, że trzeba poprzywozić do sklepu wszystko. Dobra. Ujęcia ujęciami. O, fajnie, bo też, że ta nasowi się trafiło, także z nami tutaj sobie może dzisiaj zagrać, bo mówię... Ty, mordeczko? No? Ale że ci przerwałem, ale tak teraz nie myślę. My bez orki siarim tylko to pole? Jak bez orki? No to, do chwasty tylko tu są? Były mordochwasty na jęczmieniu. Tam tylko ta nasa, ale ja to już wszystko pryskałem, bo tam już była faza wysoka. Dobra. Więc... Zobaczcie, bo tam nie orali przecież tego, nie? Nie. Bo nie znamy od tej chemii mi głos zajechało. Dużo pól było, które tam gdzieś sobie trzeba było popryskać i na pewno tak, pole przed domem miało chwasty. Ten jęczmień, który dzisiaj będę kosił, pole właśnie tam koło Tanasa miało kwaściory, więc no trochę tego wszystkiego było. Bardzo się cieszę, że udało mi się ogarnąć ten młyn tutaj, że też to wyszło z inicjatywy trochę waszej, bo my nie wiedzieliśmy co zrobić. Ugadaliśmy się z sąsiadem, że na młynie będzie stała cena. I to jest fajne. To jest fajne, bo będziemy mogli przynajmniej, słuchajcie, sprzedawać prosto z pola sobie. Tak, to będzie coś innego, bo wreszcie, kurde, będzie sens, że wiecie, od razu jesteśmy spięci przyczepami, możemy jechać sobie sprzedać, a nie, że kurde wszystko wozimy na zimę i czekamy z tymi pieniędzmi.
większość rolników, jak nie ma gdzie chować, to gdzieś tam wywozi. Tutaj zrobiliśmy, że jest to młyn. Dają cenę taką w miarę, bo wzięliśmy sobie cenę taką, jaka jest w grze pokazana w zimę. Bo jesteśmy przyzwyczajeni też do tego, że ogólnie te ceny w zimę są jeszcze większe niż to, co pokazuje nam gra. My postanowiliśmy, żeby była to stała cena, ale taka, którą pokazuje gra. Czyli pokazuje, że jest 420 w zimę niby za pszenicę, ale i tak my czasami sterowaliśmy pszenicę po 450. Zobaczcie, soja teraz, bardzo dobrym przykładem jest soja, która była w poprzednim odcinku. Pokazuje, że za soję jest najwyższa cena w zimę 400... 400 chyba... O Jezu, co ja mówię, 1100. A my prawie 1400 na kolonii dostaliśmy, więc jest też taki ryzyk fizyk. Albo chcemy zostawiać, bo my akurat można powiedzieć, że tego ryzyka nie podejmujemy dużego, bo połowa będzie sprzedana, bo myślę, że te dwa pola to jest równowartość tego pola jednego tamtego koło zarasa, bo jest naprawdę to pole bardzo duże. Więc połowę my zostawiamy na sprzedaż zimową i połowę zostawiamy na sprzedaż właśnie tą letnią, którą dzisiaj sobie oczywiście zrobimy. Też to fajnie będzie wyglądało, bo sąsiad też ma jęczmień właśnie na tym polu tam za nami i obydwoje będziemy sobie jechać na skup. Daj Boże, żeby tylko kolejek jakichś dużych nie było. Dało mi się fajne budynki zrobić, fajne miejsce znaleźć, tak żeby to nikomu nie przeszkadzało. I też fajne miejsce, gdzie my jeszcze w ogóle nie jeździmy. To jest właśnie ta jedna, jedyna odnoga. Ta jedna, jedyna droga, na którą my totalnie w ogóle się nie zabieramy, ani sobie nie jeździmy, więc akurat pod tym względem się bardzo, ale to bardzo cieszę, że to w tamtym miejscu powstało i był takie pole, które akurat, można powiedzieć, że kawałek jest nieużytkowane i dopiero gdzieś tam za kawałek jest taka ściana, przez którą nie da się przejechać, nic tam nie można zrobić, także można powiedzieć, że tam nigdy nic by innego nie mogło powstać, jak taki właśnie skup. Gdzieś tam miałem w głowie, żeby zrobić od razu jeden, drugi, ale to tak mówię, dobra, niech w tym sezonie się pojawi tutaj, żeby też nie tracić czasu dzisiaj, bo tego czasu też nie było, bo praktycznie ja ogarnąłem odcinek i od razu sobie wzięliśmy nagrywać oczywiście dalej. Dobra, teraz możemy sobie przyspieszyć i zobaczcie, wreszcie jest to, o czym kurde mi się marzyło na poprzednich seriach, zawsze jak graliśmy, czyli jeżeli mamy wąski pokos, możemy jechać szybciej, bo ja jestem przyzwyczajony, że z Majem jeszcze jedynką, jak mam szeroko, i to jeździ 6 na godzinę, a teraz jak już mam wąziutki pokos, znaczy pokos, wąziutki kawałek do zebrania, wrzucam sobie dwójkę i można sobie spokojnie pojechać, więc mega, mega fajnie, realnie moim zdaniem to wygląda. Dobra, mamy to wykoszone, tak sobie teraz myślę, którędy by tu przejechać, żeby tu jak najmniej korek, żeby się zrobił, żebym ja tutaj oczywiście hederem nikomu nie przeszkadzał, więc ja sobie lecę teraz tutaj, wysypię się od razu, bo o cholerę mamy tam całe zestawy przewozić. Myślę, że ten zestaw postawimy sobie na górze, a na dół ja sobie zwiozę sobie drugą przyczepę, bo tak obstawiam, że jednak trochę to posypię i że druga przyczepa też będzie pełna i obydwie będziemy mogli sobie zawieźć. Także akurat pod tym względem myślę, że naprawdę wyjdzie spoko. Dobra, Bronek, widzę tu kolejny opryskiwacz, drugi już, no. Pełniutki. No. No to trochę widzę, jest napieranie. Dobra, ja jak już jestem tutaj, kurde, ja to widzę, że to nie będzie sensu tej przyczepy w ogóle zawozić na tamto pole. Tak wam powiem szczerze, patrzcie, to jest 98%, ja sobie cofnę. Ona jest pełna? Jest pełna, z tego pola. Aha. Znaczy nie, no z tego i z tamtego, więc tutaj dobra, ja sobie cofnę. Ale na tamtym ile ukosiłeś, dużo nie? Na tamtym 2200 było. Koszone. To teraz najgorsze jest to, że... Dobra, będę musiał to tak dziwnie pozostawiać wszystko, bo chciałem tu przejechać, ale naprawdę jest ciężko teraz. Te kawałki są małe, one no jeszcze z nami sezon zostaną. Czekajcie, ja sobie wiecie co, szybko się otworzę, bo tak od gorąco to trochę jest. No tutaj jest kawał pola, tu gdzie zapryskam, nie? O, kurwa, otwórz mnie tą szybkę, dobra. Wieta po zimie się wszystko zostało. Okej, okay. Możemy sobie rurę schować. Ta rura się chowie. No i sobie przywieziemy tamtą przyczepkę, tak to na spokojnie później. Powiedz mi, skąd się pryskać? To mam ci coś pomóc? Ja skąd się pryskać, morto? To popatrzysz po zwierzętach, jak to u nas wygląda. A jak nie, to pozwozisz właśnie tą przyczepę i to wszystko może z tego. Dobra. Wiesz czego, nie? Tego. Dobra, ja już tu objadę, bo nie wiem jak to będzie wyglądało później. Czy będę miał tyle miejsca, czy nie będę miał tyle miejsca. Dobra, wrzucamy jedyneczkę, bo tu naprawdę jest dość porządnie. Myślałem, że
uda mi się skosić te dwa pola. No będę bardzo chciał. Najwyżej Bronek tym jest zmienić na kombajnie, a ja sobie pobiegnę przeprowadzić przyczepę. Ależ tutaj nam słońce trzepie. No jednak ta szyba strasznie się brudzi, ja na kombajnie poprawiłem brudzenie, a szyby nie mogę nigdzie zaznaczyć, więc widzę, że to będzie trochę większa matematyka i ogarnianie, ale jak pamiętacie sami dobrze, choć nie, wy nie pamiętacie, bo ja sobie usługę ogarniałem i to chyba u Bronka o tym gadałem, że ta szyba w cieniu, totalnie nic nie widziałem, jak jechałem pod słońce, a w drugą stronę była czyściutka i naprawdę pięknie się jechało, więc nawet to trochę realnie, bo żniwa tak zawsze jest, że jednak to się kurzy cały czas. I jakby człowiek nie pojechał, to by musiał chyba co sekundę chyba tą szybę wycierać, a i tak zawsze jak ujrzy się na szybę pod słońce, to i tak nic nie widać, więc tutaj nic z tym nie poradzimy. Pole może i jest duże, ale wydaje się, że jak będzie teraz rozcięte, to chwila, moment, to będzie wszystko nam tutaj. Człowiek, ja sobie poszczepiam to, myślę, że na spokojnie. Gdzie ty jesteś? Aha, ty tutaj jesteś teraz, dobra, widzę, że po przyczepę przyjechałeś. Wiesz, gdzie ja bym to mordo poukładał? Wiesz, jak była kopaczka kiedyś? No tu dużo tego nie ma już, nie? No ale na sklepie jeszcze jest, nie? A ja mam jechać pod na sklep? No ja bym ogólnie, jak już masz to wozić, to ja bym teraz od razu stąd jedź i pojedź sobie na sklep. Dzwonię tam do Ginka ze sklepu, czy ma widłaka wolnego. Dobra. Bo przybył by to wszystko poukładał i... Siema, Giniu. Ja przyjadę tam tego, załaduję z widłakiem. Tego, nasze palety. Tego. No za 5 minut, bo ja wyjeżdżam. Dobra, nara. Dobra, nara. Kurwa, tak się załatwia sprawy, słuchajcie, na pierwsza wrócić. Kurde, nie wiem, czy będziemy tu zjeżdżać na dół. Oj, fajnie jakbyśmy zjechali na dół. Bo byśmy sobie tu pocisnęli z drzewami. Wiecie co? Ja tu teraz robię tak, cygmyku. Otwieramy sobie rurę. Niech tutaj przyjedzie już MTZ. Telefon. Pugić, wysypać. Ty! Wsiądziesz w Żmaja? Możesz jechać już do góry, ja będę zjeżdżał, to gdzieś tam staniemy i mnie wysypiesz, ja zjadę na dół przyczepę postawić. No dobra, to dawaj szybko, bo Ginek będzie czekał. Dobra, dobra. To weź tam jedź już pod górę. Weź się o biegu sypać. Co? Nie, biegu nie, ja będę po prostu zjeżdżał. Ja teraz zacząłem ci tak, ja jadę... Dobra, pojedę co tędy. Ja jadę teraz po przyczepę. Nie wiem, czy się nie szczepię od razu. Chyba tak zrobię ogólnie. Że się teraz zacznę szczepię na polu. Pasowałoby, żebym to dużo miał tu. Aha, no tak, no czyli dobrze podjedziemy. No tu jedynką chyba, co? Tak, ja jedynką jedzie. Kręcić. Wiem, jeszcze manualne zaczepianie mieliśmy sobie wziąć, bo nie ukrywam teraz na żniwa. Fajny zapierdziel i na pewno będę chciał jeszcze potestować mod na zakopywanie się. Ale to będzie, myślę, że jeszcze na to spokojnie czas. Dobra, ja lecę się szczepić. To ty nawet tu do góry dojedziesz, wysypiesz mnie tu i ja sobie zjadę z przyczepami tam, żeby sprawdzić. Damy radę choć. Z jednej strony trochę głupio, bo przecież nikt by sobie pod górkę nie robił. Można śmiało powiedzieć. Dobra, tu jest dior. Kurde, ciekawi mnie tu jedno pole. Dziewiątka to jest. Fajny kawałek. Od razu obok? Nie, dalej, jeszcze jedna. Takim fajnym pochyłem, to w ogóle te pola tu są fajne. Okej, ja są bardziej chyba maci. Rozsuń się od tu ma tą piątkę, a ta piątka taka mało rozwojowa będzie. To będzie pomiędzy nami. Mama. Dawaj. Tam do tej piątki ewentualnie tą szóstkę mógłby dokupić kiedyś na dole. Albo my byśmy mogli ją kupić. Okej, okay, dobra, mam podczepione. To ja już dojeżdżam do góry. Dobra, to już jak dojedziesz to gitara. Ja już zawracam. Jadę tu do ciebie. Bo już chciałem strzepić sobie zestaw, żeby on był od razu do wyjazdu. Sum się od kupony nie jedzie? Nie, nie jedzie. Okej, okay, on zawróca od razu. Żeby tu było i nie będę, wiecie, gdzieś tam garniał specjalnie, żeby jechać teraz na dół i z dołu wyciągać tą przyczepę.
się złamał. Zapłać. Jo. A sąsiad tu koło nas żniwuje, jo? Tak. Proszę zobaczyć, czekaj. Patrzę, mi samochodnie przyjechały. Ale tam sąsiad ładnie. Do MF-a on tura założył, ty. Widziałeś? No? Nie. O. Chodź, przepraszam, panie sąsiadko. Gdzie jest sąsiad? Jest, tu jedzie. Kurde, ale pięknie. Słaby ten nic. Może taki dziób. Palane wszystko. Fajny ten tur. Spoko wygląda. No i przynajmniej zobaczcie, miał sprzedawać Maseja, założył mu tura i całkiem inaczej ciągnik wygląda. Co tu na tej przyczepce jeszcze? A. Czekaj, idę zobaczyć tam. A co? Te nogi będę miał. Tu to najgorzej zawsze. Cześć sąsiedzie! No, siemano! Jak tam sypie? Dobrze, zaraz kolejny zbiórnik. Powiem ci, że zarąbiście, ty, ja nie wiedziałem, że ty ten, do tura żeś założył do MF-a. No, całkiem inny ciągnik od razu, no, nie? No, 60 już nie mam, to wiesz, co było założyć do całej. A ty czekaj, to co, ty masz teraz dwa ciągniki? Tak, dwa ciągniki, no. O kurna, dzio, ty Jozy tak właśnie mówi, ja myślałem ostatnio, że ty trzymasz. A to będziesz coś kupował pewnie, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Ty później od razu będziesz jechał z tą jedną na młyn, czy masz tu drugą i z dwoma będziesz jechał? Nie, no chyba z jedną na razie, wiesz, bo drugie się nie przywodziłem. Ja praktycznie za jakie, nie wiem, 4-5 minut będę, może trochę dłużej, będę miał pełną, to możemy razem jechać. Dobra, nie ma problemu. To tam pewnie nakosisz ty też pełną, chcę pełny zbiornik, to będziesz widział, nie? 91% mam tak. Dobra, to Kozio też lecę, powodzenia tu, nie? Dobra, to na młynie się zobaczymy. Dobra. No. Lecę na pole. Czy to w ogóle wejdzie na dwie przyczepy? Jak nie, no to zostanie tutaj u nas już, nie? Musiałbym, że wejdzie chyba. Ja dotnę mordo do fula i gitara. Dobra. To tak, czyli ja tu będę musiał gdzieś pominąć, chyba będzie git. Nawet powiem tak, że no co, ja mam w jedną, w drugą mam kolejny zbiornik. I później jadę w jedną stronę i to jest koniec. Nie, no muszę dzisiaj też nie dokończyć, wolę nawet się na kosmos zrobić dni, albo nie wiem, po prostu dłuższy odcinek, te 5-10 minut, później będziecie chyba śpić. Jeżeli dzisiaj będziecie musieli troszkę dłużej tutaj posiedzieć na tej serii. No bo tak, no sianokosy już nie będziemy pokazywać, bo my na pewno do Bronka będziemy przewijać już na czerwiec, lipiec. Na 100% Bronka odcinek to będzie lipcowy, bo wątpię, oby, że na czerwiec. Oby tylko lipiec. No, bo wątpię, że tutaj coś będziemy jeszcze robić na tym miesiącu, jakim jest czerwiec, więc musimy na pewno podokańczać te sobie prace, żeby to wszystko było ogarnięte. No ale powiem wam, że naprawdę grubo biorą dzierżawy. A nas tam właśnie mówił, że mu dziennie czy miesięcznie zabiera po 5 koła. No ale się okazało, że faktycznie chyba miesięcznie po 5 tysięcy się okazało właśnie, że to są dzierżawy takie drogie. U nas, jak dobrze patrzyłem, to tam jest chyba z 800 czy 700 dziennie, więc miesięcznie to tam też niecałe 3000 chyba wyjdzie. Także no tutaj naprawdę, jeśli chodzi o te dzierżawy, trzeba brać to z głową, bo trochę to boli. Powiem wam, że to praktycznie gdzieś tam się sumuje, teraz my płacimy za dzierżawę tyle, co za mleko. Wychodzimy na zero, bez kredytu żadnego, tak? Nie mamy żadnego odsetek, nic w tym stylu, także tutaj naprawdę będzie to bolało, jeśli chodzi o te dzierżawy i trzeba to szybko kupować. Ogólnie też nie ma co się dziwić, że płacimy dużo, bo mamy naprawdę dużą łąkę, bo chyba łąka to też jest tam 0,405. A pole, które tutaj mamy, to jest ponad hektar, więc my tej dzierżawy naprawdę mamy dużo, jeśli chodzi o to wszystko. Dobra, już teraz nie będę oczywiście tutaj brał i wycinał tego, bo nie chce mi się rury tutaj ogarniać, też pod to prasowanie nie chcę tu zbytnio tarżować tym naszym kombajnem. No ale kurde, nie wyobrażam sobie innego kombajnu naprawdę na tej serii, na ten moment. Tak mi się zarąbiście kości. Wiadomo, może Bizon miałby jakiś tam fajny klimat, ale ileż można tymi kurna Bizonami non-stopper cisnąć robić, w każdej serii. Ja się naprawdę cieszę, że ten żmaj jest, że udało się go może zrobić takiego, jakiego chcieliśmy. Bo dłużej on był, no to jest swoje, ale on w tych kolorach, tych barwach wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej. Dlatego też no tutaj na ten moment lepszego kombajnu nie możemy mieć. I powiem wam, nawet zachodzę sobie w głowę. Pamiętasz, mordo, ile my kosiliśmy Bistulą? Chyba też 6 na godzinę. Zależy chyba. No, 5-6 chyba było. No. Także powiem wam, że tutaj przeskok duży takowy nie jest. Bo zobaczcie, tutaj jeździmy szóstką i powiem ci, że mi tą szóstką naprawdę dobrze się jeździ. Więc kupienie takiego porcznita i nawet jeżdżenie sobie normalnie 8
to też będzie już naprawdę duża różnica. Bo skończymy pewnie na jakimś kombajnie, którym będziemy jeździć te 10, tak? Obstawiam. Powiedzmy, znaczy, na pewno skończymy na nowym kombajnie, tak? No to pewnie po Forsnicie obstawiam, że tu już żadnego kombajnu innego na tej serii nie zobaczymy. Słuchajcie, kombajn, który my skończymy, podejrzewam, mówię, strzelam po prostu, czysto tak, wiecie, strzał mój, z 5-metrowym, 6-metrowym headerem. Tak, i to będzie max. Nowy kombajn, 5-6-metrowy header. Kano, coś ten deser, no, tak? coś takiego nowego na pewno, nie wiem, może Rostel, bo jeszcze nigdzie też nie było, nie zaprzeczamy tego. Ale tu na pewno mam nadzieję, że do tej pory wyjdzie coś takiego, co nam się bardzo spodoba, nie? O, jest i Bruczkowski, jest pieniądze nasze przyjechały. 12 tysięcy, proszę, ja was bardzo. Ej, to 3 tysiące, bo 8 było w prawo. Przepraszam bardzo. O, dwa samochody się zatrzymują, zobaczcie, co się dzieje. Ale piękne zestawy, takie dwie przyczepki tutaj mając. O, piękne śliwa, naprawdę. Dobra, potem się to ciapkiem rozładuje. Daję sobie lekko cofna. MF będzie do czego? Do prasy? Wiesz co, ta MF do prasy, 30 do tej. Do zgrabiarki. Ty, ja jadę na dół. Może ja, żebym tu nie musiał wjeżdżać, nie? Może ty zjedź tym MTZ-em wtedy na dół? Kurna, że to wyjedziemy stamtąd? To da radę. Albo dobra, ty, ja przyjadę tu. Już 10 razy nie będę zmieniał, bo mówię, autem. Jednak wszystko chciało, żebym pojechał dzisiaj tamtędy, nie? Ale że nie ma tego modu na zakopywanie, to też nie ciągnie mnie jakoś bardzo, bo wiem, że on sobie poradzi. On teraz daje sobie fajnie radę. Ale jo, ty, może ja ci zjadę, bo tu przecież jest wyjazd polną. No jest polną, ja wiem o tym. Dlatego no ja o niej cały czas mówiłem, nie? Dobra, to ja ci zjadę na tak, wtedy. No dobra. Dziękuję. Czyli wyszło jednak z tego wszystkiego. O, ja sobie mogę teraz przynajmniej wrzucić już dwójeczkę, bo nie mamy pewnego headeru. Mordeczko! Żeby zapytać, co? Ja pojadę ulicą, jo? Zjadę ci tam na polną drogę, nie, bo ja... Nie, chyba. Nie? Wiesz co, weź tu, zawiń rogala, pojedź moją prawą stroną teraz, nie? I za słupem zakręć i postaw się już na polnej na wprost, żebym ja to wyciągał do góry. No dobra. Bo tak to nie będzie miał się gdzie tu zawinąć. A ja idealnie akurat wykręcę w prawo i się wsypię na tamtenią cichą. Ale to będzie zostawi na pewno piękny. O, ale MTZ tam idzie. Mój Jezu, bokim chyba, nie? No bo ci powiem, jakby my wciągali tu w drugą stronę te przyczepy, to nie wiem, czy by bokim nie odpadł. Całkiem możliwe. Jak zacząłby skakać MTZ, to by było dopiero. Ale to ładnie wygląda. Kurde, nie włączyłem już tego ugniatania, ale trudno zostanie na prasowanie. Właśnie, a co my z prasowaniem robimy? Trzeba myśleć, trzeba kminić. Na pewno no, trochę kostek nam trzeba, nie? No. To jest pewne, że tych kostek nam troszeczkę potrzeba. No tą prasę no, miała być w tym sezonie. Może się uda, jak nie, to z lekkim kredycikiem. No zobaczymy, ile my dzisiaj za to zboże dostaniemy. Ogólnie nie liczę na dużo. Ale coś tam powinniśmy dostać. Mogę wyłączyć kumpań. O, będzie grubo, ja pierdzielę, 30 minuta. O, jeszcze mi tą kurna dziot przyczepek się chciało dosypać, serio. No boli to, że nie mamy tego modu na R. O, kopujesz hamulce? Jo. To teraz hamowałem, że to byś musiło wyszyć, nie? Ciekawe co tam pod całą górę. No fajnie, że tam jest akurat, zobaczymy. Dobra, pięknie. To jest full. To jest full siódki kombajn. Wynosi 800. Dobra. Pokaż fajna jest. Uff. Dobra, pojedziemy sobie na LC. Pojedziemy sobie powoli. Dobra. O, sąsiad prawy. Jedzie, kurna, na skuba, kurna, co? Kierunek lewy i prawy, szybko. Lewy? Jest? No, jo. A prawy? Jo. Dobrze, że tu jest tylko dwa prawe potrzebuję, więc luz. No to tylko jeden prawy. A, no wprawdzie jeden. Muszę informować nikogo. Teraz zjeżdżam kombajnem, co? Tak, kombajnem możesz jechać. Nie, no teraz tym z MUFA-R-em to jest coś pięknego, nie? Można się bawić, ale sąsiad już pięknie na skutce leciał. No to mordo! Hit 13800, bo Inchmin jest po 400 na skupie od kopoku. Czekaj. Powiedz, że nic nie jedzie, dobra. Po ile jest? Po 400. 5520. Dobra.
gitara, siena. Kurde, trochę ogarniałem ludziska ten. Ogarniałem ludziska... Wiecie co? Ogarniałem, jak to się nazywa. Ten skup. I niestety... Tak wyszło... A, ciekawe, czy ty nie będziesz mi musiał dać tego. Kierownika. I Thanosowi ja. Też, bo on widzę jeździ i chyba wysypać nie może. Ja? Będziesz musiał wejść na tam na skup do chłopaków. No. A ja widzę, że sąsiad już biegnie. Dobra, czekajcie. Dobra, na prawo. Ty sąsiadzie uny to kurwa przyjmują. No tu, ale to pewnie kierownika trzeba będzie dać se. Kurwa. Ale ja Kronek, nie mogę jesteś, na tamtym, nie, jesteś na tamtej gospie już? Jo, ale ja nie mogę, bo to nie mój serwer, to mój ty musisz. To ci daję jakiegoś tego. Ja już się daję kierownika i teraz ty daj... Na co ty wszedłeś? Na młyn pol, nie? Kurwa, ale tu tłuczę. I weź daj teraz Thanosowi i nam podwykonawcę. Podwykonawcę, sorry. Jo, jo. Żebyśmy my mogli to sprzedać u ciebie. Ja widzisz, zobaczymy. Dobra, teraz jo. Co wiem, kusi ta pszenicę? Nie, inchmin. A, to jest też inchmin, to akurat. Ile no masz tutaj przywieźć nie przestawiali wtedy. I ja mam 13800. To ją 10,5. Dobra. Teraz pokaż mi na prawo. To na prawo kiepuj. Jest, dobra. Dobra, bądź sobie dosyć dobrze. Jest, gitara. Bronek, ty już jesteś na gospie u nas? Wracam. To wracaj i ci będę wyprać tego. Jestem. Bronek, awansuj na kierownika. Dobra. Żebyś się tam z tyłu złamał w ogóle tym zestawem. Zaraz zobaczymy. Daj Boże. Ja to zjadam to. Się przerzucę. Kurwa, chciał porządek z tymi łopunami zrobić, bo pościągałem headery wszystkie, jak przejrzałem. Dobra, sypię. No tak myślałem, że tu kolejka ci się będzie następnie. Ja bardzo dobra. Przyjmują. My sobie już wyliczyli. Tak, ty sobie tutaj wliczę elegancko. Później sobie tam oddać, co zapisać, jo. Tam przelew dobra, przyjdzie. Czekaj, ile ty bronek liczyłeś? 5520. 5500, no. Czekaj. Tam nie zapisz ta wtedy, nie? Tam 13800 było. Zapisz, czy nie przejmuj się. Dobra. Kamery mają. Ja już dodam. No bo to tak sobie ludzie zrobiliśmy, żeby to nie było lipy. 5520, tak? No i to jest fajne, bo zobaczcie, nawet my sami możemy idealnie to wyliczać wszystko. Te co do złotówki będziemy rozliczeni. Dobra, sąsiad, ja jadę, nie? Ty się tam trzymaj. Ojego, powiedz mi, ty będziesz miał pracę, czy z zdrowiarą? Okej, jo ze zgrabiarką, bo jeszcze nie zgrabiałem dawno. Ja piernicza, praktycznie ze samych żniwy można było odcinek zrobić. Ale teraz sąsiad ma przejeb. Będę mówił jak. Wyjechać. Wesele się mu trafiło. Hej wesele, tańcowało. No ale zobaczcie, mamy od razu po żniwkach pieniądze, wszystko ładnie, pięknie. No moglibyśmy robić, że będziemy po odcinkach, możemy też dostawać. To tam różnie, zależy czy chcecie to widzieć, czy też nie. Ale dla mnie to tam wiecie, najważniejsze, że te pieniądze gdzieś tam można powiedzieć co mi. Człowiek, zobaczcie jak to dziwnie, bo zawodzisz tyle zboża, no bo to dwie przyczepy, a dostajesz tyle. Normalnie by my w farmingu za to byśmy dostali 20 tysięcy. Gdzieś. No niecałe. No bo tam po 1300 jest pszenica? Ty licz mi coś takiego, nie? No to kurde. Jakby tak wyszło, to tutaj spokój. Dobra, ja sobie oczywiście wjadę tutaj. Złamać, to ja będę powoł. Ładnie tam ludzi. Dobra, Bronek gdzieś ładnie wjechał, pięknie. Sąsiad też leci jeszcze? Jo, tam sąsiad leci. No dzisiaj ujęcia miał zarobiste, dlatego też właśnie to nagrywanie we dwójkę jest mega fajne, bo to dobrze wygląda. Dobra. Już masz spinty zestaw? Jo, tylko plandykę musisz u siebie też ściągnąć, żebym czasem nie jechał z plandyką. Jaką plandykę? Nie masz plandyki na prasie? A, tak, już ściągam zaraz, ja zajebałem się w akcji. Kurwa, no nie dam rady sam przecież. O, no tak, głupie, plandeka na start postawiona, dobra. Czekaj, ja tu złapię w moment. Dobra. Kurwa mi nawinęło na głowę, kurwa. Dobra, wszystko jest, możesz jechać. O, co tu jest postawione, tu będziemy chcieli, o, Borony już pięknie zaczął. To tam układać, będziemy sobie to wiecie, poprzenosimy wyjazd, sobie palę. Co? Jedź, ja wyjadę tam. Aha. Nie, wyjazd tu, bo ja muszę drugim wyjazdem, bo tu nie wykręcę. Tak. Wyjazdy ma, czyli że z tyłu, tak? A, bo ty masz tu po tego postawione. Dobra, to ja sobie zawrócę. O, weź zawróć i ty jedź.
Czekajcie, ja sobie zaraz wyjdę. Kurwa, o. Sorry. Nie widziałem go przez ten płot. Kurwa, sorry. Jorzym wyjechał, ty. Jorzym już trójkę, chłopie, i gaz opór, nie? A ja patrzę, a samochód jedzie, ale wyhamował całe szczęście. Sam siodło to położone, ostatni ten. Jak dwie przyczepy bym wziął, to by było w sam raz. No tu są siodło, kurwa, gdzie odposiane. Tyż chyba incz? Nie, to pszenicę chyba ma. Ma przy taką ładną zieloną. Nie, to incz mi też jest. Tyż incz mi są siodło. Dobra, Brunek za mną, ty już zapiernicza. No nie no, zarąbisty odcineczek. No fajnie, naprawdę. Powiem wam, że teraz z sezonu na sezon i z odcinka na odcinek nam z Brunkiem tak się zarąbiście gra na tej serii. Może dlatego, że też tych nabytków, nie ma tego martwego takiego przestoju, bo wiecie, było stawianie tych budynków, to my nic nie kupowaliśmy. No nic się tu nie działo i się wam nie dziwię. A teraz tak, nowe pola, non-stop praktycznie można powiedzieć, że przynajmniej co trzeci odcinek teraz jakaś maszyna jest wymieniana, przynajmniej była. Teraz też jest coś takiego, że nawet jak maszyna była wymieniana sezon wcześniej, to tak jak Bronek mi się wydaje, że Gnojowice to chyba nie rozdawałeś jeszcze u siebie. Peczką nową. Nie. No właśnie, nie. Tak samo ja nie zgrabiałem nową zgrabiarką, a zobaczcie, to minął sezon. Kurwa, powiem wam, że to naprawdę tajemnica robota jest. No i nic się tym zabawi. Będę trzeba po licach popatrzeć, to może w następnym odcinku by się udało pojechać, może nie kupić nawet, bo nie wiem jak to wyjdzie z krytem, ale pojechać obejrzeć prasę. Kurde, no to by najlepiej było trzeba kupować jak najszybciej, tyż, żeby nie patrzeć. Nie wiem jak to z gminy wyjdzie. To kredyt, to już teraz musimy liczyć na kredyt, nie wiem ile taka prasa. 40 używana? 10, 40, nie wiem, nie trzeba pogadać z tym środkiem. Zależy jaka prasa, nie? No jo, bo jeszcze, za Sigmę, no to... za używaną Sigmę tyle na pewno nie zapłaci. Za używana Sigma to będzie dwie dychy maksymalnie, nawet nie. No dlatego ja bym szukał, może niekoniecznie Sigmę, bo jak sobie poczytałem ostatnio opinię na temat tych Sigm, to wiesz co, szczerze powiem, że poszukałbym czegoś innego. Tylko mówię, że to jest to w podobnych pieniądzach, nie? No zobaczmy. No tutaj będziemy rozkliniać na pewno. Dobra, zapierniczam z tym. Będziesz musiał chwilę raczej poczekać. Ja poczekam, ja i ten. Ty te widły dostajesz, czy ty o tym pisałeś, że ktoś takie widły ma? Bo już teraz ja sam zapomniałem, które zaczepiasz na przód. Nie, ja nie mam tego. Nie masz tego. Kurde, bo przydałyby się tu strasznie te widły. Tak sobie myślę teraz, nie? Bo... podgarniania? Byś sobie, wiesz, teraz jechałeś, z przodu byś sobie widełki wziął i byś sobie podgarnął, nie? No niestety. Podgrabić, pokrywajmy, no ja mogę. No to wystarczy ty raz dookoła objedziesz, bo ja przecież będę powoli jechał, jo. Będzie to galanty pokos, nie? O. Dobra. Raczej następny pokos siana kiszonka. Raczej na pewno. 99%, nie? Lecimy go w nie chcę ci mówić, ale nie wiem ile mamy jeszcze siana, ale mamy w belkach jeszcze siano, nie? No wiem właśnie. I nie tylko małych, ale i dużych. Wiadomo, TMR możemy zaraz wziąć sobie małych kiedy... nie mamy już w ogóle tam. Aha, nie mamy? No to dobrze. No ja ci powiem ogólnie, nie? Ja bym jak najprędzej się też pozbył kostek, bo to mniej będzie lagowało. I powiem ci szczerze, bym nakręcił tego TMR-u jak najwięcej. Żeby była full obora. Będzie spokój, nie będzie też tak wiadomo, bo te belki wszystkie to laguje. Nie ma co ukrywać, na pewno jakieś tam FPS-y tracimy przez to wszystko. Więc tutaj te małe belki. No tym bardziej jak będziemy jej okrągłą, do okrągłej powiem prasę, trzeba będzie to jakoś rozdzielić, co robimy i na co, nie? No ja obstawiam, że będzie parę. Będziemy sobie dla dobicia robili małe beleczki. Tyle. Tak. Teraz tak, ja się odwrócę. Zobaczymy co to się w ogóle uda zrobić. Eczka, o Jezus, 30 łogi. Nie wiem, może trochę za szybko, aj to widzicie, nie odgrabiłem idealnie. To nic. Ale też nie chcę, tutaj mógłbym pocisnąć. Ale boję się, żebym był za daleko i bardzo szerokie pokosy bym rokowi zrobił. Więc będę robił, że tak praktycznie się odwrócę, wrzucę to na środek i z tamtego całego wrzucimy na środek i będzie kwit. Majonez, że tak powiem, prawa grafis. Jest nawalone jest. Kurwie następnemu. Dobra, tutaj jakoś tak to zrobimy. Zakończenie. Dobra. No ale 30, coś pięknego z tą zgrabiarką. Bałem się o to trochę, że tą zgrabiarkę sobie jak nową kupimy, to że tylko Ferdzio będzie mógł z nią jeździć.
O matko boska. A tu się okazuje, belka za belką. Belka pogania pewnie, co? Okej, zobacz. O ja. O fajnie. No dlatego, no tu mówię, ja mam też fajny pomysł, jak to ten zrobić, żeby to było dobrze. Ja jak najwięcej TMR-ów umieszam z tych belek, żeby ich nie zwozić, nie? Wiesz, ja to już wiadomo, po serwerem, poza serwerem to będzie zrobione, bo to by była głupota, jakbyśmy mieli teraz 2 tygodnie to chodzić. No podejrzewam, że snopki będą, słuchajcie, zwierzone poza odcinkiem, na pewno. Część będzie, tak jak Olek powiedział, część damy od razu na TMR, a część będzie ułożona na stodole. No, bo to by była teraz głupota, bo ja nie chcę myśleć, to by był rekord. Na 100% to jest rekord, by był nas, jeśli chodzi o siano. Po objeździe dookoła będziemy mieli tyle, co my mieli na tej łące koło dumu. One tańczą, chłopie. Tańczy babka, a babka tańczy. Babka do środka. A kostka do środka. Nie tańczy z babką. No, weź tak nie mów, bo chłopiec buguje pracę. Ale one obrotasa robią, jak wyskakują. Co robisz? Obrotasa robią, jak wyskakują. A, bo trochę początek ucięło i ja mówię, ja pierniczę, coś ty powiedział. Ja mówię, Jezus Maria. Ten człowiek to uczynił? Ja wiem, mordo wolni chyba, bo powiem ci, że z tyłu nie daje rady wiązać. Ja pierniczę. Nie pojęte to jest. Czekaj, ja zrobię jeszcze kółko. Kurwa, nie weszło mi, ty bieg mi nie wszedł, sorry. A nie wszedł, zapłacił. Ja miał nie wyjść. Przepraszam. Przepraszam, bo żebym tutaj jedynkę zacapował, a to nie poszło do przodu. Rewers. Ja muszę jedynką jeździć, bo nie da dużo wiązać. Ja tutaj ludziska muszę odgrabić trochę poprzeczniaki, bo tu żeby było dobrze się Bronkowi nawracać i zaraz będziemy sobie raz przy razie robić pokosy, żeby tutaj już to dobrze wyglądało. O, piórnicze. Choć się naprawdę można by było robić spokojnie 50-minutowy odcineczek. No ja myślę, że jeszcze te 5 minut sobie porobimy ogólnie. Poprasować bym poprasował, nie ukrywam, że nie. Ale też nie wiem, czy to nie będzie za dużo pracy na odcinku. Myślę, że prasowanie mi się jeszcze trafi nieraz. Więc tutaj chyba to prasowanie sobie ludziska w jakiś tam pewien sposób ogółem całe te odpuścimy. Żeby to wyszło dobrze. Dobra. Ja sobie jeszcze raz tak. Teraz kurde, najgorsze będzie to, że ja nie chciałem się odwracać. Albo dobra, to jest na dół. Nie. Odwrócę się, jeszcze zróbcę ten pokos tutaj. A ja już później tamte będę robił raz przy razie. Ale ja bym mordo robił ogólnie tak jak ty teraz jedziesz, pokosy. Pod ukosem? Tak, tak. No dobra, bo później no można powiedzieć, że ten ukos zrobimy w taki klinik. No dobra, to tak będę robił. Pojedziesz teraz podaj dłuższym boku. Nie wiem, czy maski nie otworzysz. To czemu? Chłopie, tu wyrwać się 30, nie? Jest. Wody dolałeś? Tak. Te bańkę żem wziął. Na ziemię. O! Kostka się oboliła, bo myślałem, że nie będzie się dała obolić. Dobra, chodzi na to. No i to fajnie wygląda. Fajnie, że ta łąka też jest, wiecie, taka zwariowana. Ogólnie za sezon będziemy mieli tu pole. Zdecydowaliśmy, że będzie tu zboże. Więc to też spoko z jednej strony, bo będą fajne zimno tutaj. Daleko będzie do jechania. Jeśli chodzi o to. Miejmy nadzieję, że to dość fajnie to też będzie wyglądało. Jak będzie. No i na pewno też nierówne i do prasowania, i do koszenia to pole. Bo nie ukrywajmy, no jest zwariowane. I ja pierniczę, nie chcę myśleć, ale... Kurwa, ta nasa by trzeba było na 2 tygodnie wypożyczyć na słupki, żeby my zbierali. Bo tu będą 2 razy... Pedał to lat, jakby był, to by nie pomógł. No. To by nic nie dało i tak. Prasa była lepsza w kostkę. Jest gruba, nie ma co gadać. Tutaj coraz bardziej, to tak dziwnie mi wychodzi. To sobie wiecie co, robię, cofnę tu 2-3 razy. Robimy tak tu. Słuchajcie, musimy... Bardzo wolno się opuszcza, no ale to jest 30. Da się przyzwyczaić. Okej, ja sobie może tu podgrabię 2 razy to. Taki dziwny ten wychodzi. Weź mi, ty dajesz radę na belkach wybijać? Jo, na ludzie. No się nie przejmuj. No teraz ten pokos bardzo daleko się wyciągnął. O nic, ja będę jechał tam po stronę, to dociągnę. Kurde, nie no, naprawdę. Ten kosy, czy takiej gospie jakiej mamy,
to jest coś pięknego, się bawić, nie? Normalnie, aż tak sobie wyobrażam i ten zapach tej trawy. Przeciąśniętej, takiej wysuszonej, typowo taki, wiecie, sianko, nie? No. Coś pięknego. I to latanie z grabiami po łące, żeby odgarnąć od rowów. I tym, z tymi grabiami takimi drewnianymi jeszcze, nie? Jo. A my zawsze, jak kostki robiliśmy, to jeszcze jedna osoba szła przy prasie i podgarniała do podbieraka. Aha, my nigdy tak nie robiliśmy. Nie? My zawsze tak jakoś ja lubiłem przyjść i porobić te pokosy, powiedziałem, że i tak to w miarę będzie okej. Okay. Nie, my też, my albo od robów odgarnialiśmy, albo jedna osoba przy prasie szła i w razie jakby coś się nie mieściło do podbieraka, to podgarniała. Kiedyś mi graby zaciągnęło. Kurna, dziot jakby naprawdę wyliczył, to co sezon ktoś inny u nas pasował. No. Spokojnie ze trzy zestawy mógłbym wymienić, bo był tak. Była... I to chyba ten zestaw możecie pamiętać, jeżeli ktoś naprawdę jest dinozaurem YouTube'a. To była renuska z sitmą i chyba podbierak, nie wiem czy nie miała, tylko podbierak był do góry, wiecie, podniesiony, bo nie, wydaje mi się, że to były jedyne moje sianokosy nagrane, to były początki właśnie mojego kanału Mafisolec, więc była renuska pod piosenkę Eneya. Tak, skrzydlate ręce chyba? Ja. To chyba tak. Później, wcześniej jeszcze, zanim była terenówka, bo renówka to już była, że tak powiem, za czasów, gdzie ja nagrywałem, a my już sianokosy, nasze gospodarstwo wychodziło z sianokosów, bo wychodziliśmy z krów. Więc to tak wyszło akurat, że jako ostatnia przyjechała Renia, na początku był Zetor, przed nim też sitmą i raz tam chyba pamiętam była chyba 6, była siódka. Taka co u nas raz prasowała chyba słomę, jak się nie mylę. Ale głównie pamiętam, no dobre kilkanaście lat, jak za młodego byłem, to prasował właśnie Zetur. Taką szczepą z przednim napędem. O, ten Zetorek naprawdę, kurde, były komiczne akcje, jak raz się, to można powiedzieć, że chwila nieuwagi się by zapaliło. Bo już praktycznie pod ciągnikiem się dymiło. Ale to jest taka historia, nie wiem, czy już kiedyś była opowiadana, czy też nie. Wydaje mi się, że na jakimś vlogu mogła być, także no, zawsze niestety, ale tu trzeba ze wszystkim. Uważaj, a tym bardziej jak się chce papierosa na polu palić. Ale mniejsza z tym, ważne, że dzisiaj u nas nikt nie pali, nikt nie będzie nam typował pod prasę albo pod... Albo na głowę. Zgrabiarkę na głowę też jak najbardziej, można jak najbardziej. Czekaj, ja nie wiem, czy tu nie zrzucić na jeden pokos. Dobra, to tak. Żeby tu nie było takiego dziwnego jeżdżenia jeszcze. Walniemy sobie taki pokosik i tamto zgrabimy też na jedno. No zobaczcie, ja praktycznie cały odcinek zrobiłem ze zgrabiania i nawet dobrze, cieszę się, bo nie lataliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, że zrobiłem dwie akcje. Pokosiłem kombajnem, no odwozu zboża to tam nie liczę i zrobiliśmy sobie zgrabianie. Więc nawet spoko, że na tym się skupiliśmy. Mówię, tych akcji jest tyle w sezonie, że robienie takie po 10 minut wszystkiego na przymus, to wydaje mi się nie ma sensu. No, a ja przynajmniej opryski ogarnąłem. No, także są opryski ogarnięte, bo myślałem, że będziemy to ogarniać poza odcinkiem. Ogólnie gdzieś tam, wiecie, przed przewinięciem. Że trzeba będzie wszystko pozwolić też przed przewinięciem, a tu proszę bardzo, jak pięknie się udało to, to nam zrobić na odcineczku. Więc znów widzieliście wszystko, co się tutaj działo. No i ja pierdzielę, weź nazwę do sąsiada i zobaczy, czy od niego widać mrowisko jakieś. Ho! Bo to tak spoko można nazwać, patrząc jego gospodarstwa. Sakra. Ja pierniczę, nie? Dobra. Włączamy. Pani kręci. A tu sąsiada gospę, stąd widać fajnie. O, teraz się składa. Tam bajka nie chciała poskoczyć. Pokaż, co ty... Widać sąsiada gospę? No, krzaczory. Kaczory, bo sąsiada gospa jest tam. Nasze pole widać, o, tu jest nasze pole, które właśnie Bronek sobie dzisiaj pryskał. Ja cię kręcę, no normalnie będę wiedział, jaką miniaturkę tu dzisiaj zrobić, czy z prasowania, czy ze żniwa, ale że to żniwa, to pewnie walniemy sobie żniwa. O, ale pięknie to teraz wygląda. Ja zrobię sobie zapis, ja wam bardzo serdecznie za uwagę dziękuję, zapraszam na kolejny oczywiście odcineczek Dobrotusia, sam już się nie mogę doczekać, bo naprawdę na tej serii jest coś takiego, ma teraz ta seria w sobie, żebyśmy mogli ją nagrywać dzień, więc pewnie jak skończy się od zera,
skończą się sąsiedzi, to mam nadzieję, że gdzieś tam wraz po sąsiedzku to od biedaka będzie praktycznie na kanale codziennie. Zapraszam do Brączusia, do sąsiada, na razie strzała i trzymajcie się, cześć! Cześć!